Cześć. Wiecie, co może znaczyć ta koszulka i pudełko z tym logo. Oj tak, byczki. Nadeszła pora na premierę frików dwójek. Co ciekawego mamy od Janisa i jak buty się prezentują? Zaraz to zobaczymy. Pamiętajcie jednak na początek zostawić subskrypcję na kanale, ponieważ idziemy do 1000. Jest coraz bliżej, chociaż nie jest blisko, ale z czasem jestem bardzo upartym człowiekiem. No i zostawcie lajka pod filmem, żeby lepiej pozycjonowało. I zostawcie swoje zdanie na temat tego CW, które zaraz zobaczycie, oraz całości buta. Więc tak, otwieramy. Przede wszystkim zauważam, że pudełko jest czarne. Jest bardzo podobne do zeszłorocznego. W zeszłorocznym ono było, w każdym CW było białe, to jest czarne. Nie wiem, jak to będzie w innych, zobaczymy. Pewnie jakieś tam jeszcze dzielnice inne będę miał. Mamy buciki. Mamy buciki, moi drodzy. Jak w Harrym Potterze. Mamy Pottera. Mamy Pottera. Powiem tak. No lecam wam w międzyczasie przebitki. Buty są zdecydowanie masywniejsze niż cięższe niż pierwszy model butów Janisa. Są też mają na pewno szerszą podeszwę, zdecydowanie. Więc tak, może na początek rozbierzmy buty na części pierwsze. Podeszwa. Z przodu mamy poduszkę Erzum. Poduszka jest tylko z przodu, z tyłu nie ma. Powiem wam, że nie mam pojęcia, jak to będzie funkcjonować. Mam nadzieję, że dobrze. Ostatnio ja myślałem, że będzie to tak jak w KD-kach, gdzie mamy po całej długości PG, po całej długości i wszędzie, no to znaczy no wszędzie, w tych dwóch ostatnich modelach była poduszka po całej długości wkładana, więc myślałem, że tutaj do dzielnisów też włożą. Nie ma. Jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Zobaczymy, mam nadzieję, że dobrze. Co do jeszcze samej podeszwy. Guma, powiem wam szczerze, że wydaje się dość twarda. Więc może będzie dawać radę na outdoorze. Nie mówię 100%, że tak. Nie mówię 100%, że nie, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze. I w ogóle nowy system trakcji, jakby odciski palców. Bardzo fajny. Jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. No, na podeszwie napięcie mamy oczywiście wpisane imiona braci Janisa, czyli tam mamy Kostasa, Francisa, Alexa i Thanasisa. No i oczywiście on jako Janis. Na podeszwie też Charles plus Weronika, czyli rodzice Janisa. No czyli tak jak w zeszłym modelu. Co to jeszcze konstrukcji buta? Tutaj na bocznej części mamy dwie płytki z materiału TPU. One mają wspomóc Janisa podczas wykonywania Eurostepu, że kiedy stawiacie stopę na bok, żeby ona żeby ten but trzymał lepiej. W mojej opinii spoko. Jeśli but ma być przeznaczony dla jakiegoś zawodnika, a nie ma on tylko sygnować swoim imieniem go, no to ważne, żeby odpowiadał on jego stylowi gry. Co do materiału w cholewce, no to powiem wam, że jest 10 tysięcy razy lepiej niż w KD 13. I tak, przepraszam, miało być we wtorek recenzja KD 13, jednak przez przypadek film mi się skasował. Będzie w najbliższy. Wracając do buta. No materiał jest na pewno lepszy, chociaż bardzo podobny niż w Janisach jedynkach. Bardziej podobny, bo tam też między poszczególnymi CW się różniły te materiały. I najbardziej podobny chyba do tego pierwszego, Allbros. CW, które to mam, o Jezu, teraz pewnie źle to powiem. Nazywa się Nigia. Chyba tak, Nigia. I ma to nawiązywać do tego, że Giannis pochodzi z Nigerii.
jest tak, obywatelem Grecji, ma gra w reprezentacji Grecji, nawet na pudełku mamy logo greckie, znaczy logo 1934 wpisane tak, żeby tworzyło flagę Grecji. Ale Greek Freak pochodzi z Nigerii i to CW Nigeria ma to reprezentować. Ogólnie sztos CW. Dla mnie ze wszystkich czterech zaprezentowanych na początek na pewno największy kozak. Pozostałych innych bym nie chciał, ale to jest naprawdę nieziemski sztosik. Wracając do busa, do busa. Sam but, zdecydowanie będąc cięższy i może troszeczkę bardziej masywny niż poprzedni model Freaków, jest, no tu nie chcę powiedzieć upgrade'em. Mi się wydaje, że to jest dostosowanie buta do zawodnika używającego go na pewno. Ten but ma bardziej pasować Giannisowi. Jak to będzie, czy on na pewno będzie takim hitem sprzedażowym? Nie wiem, zobaczymy. Jeśli chodzi o cenę, to tutaj jako, nie wiem czy, no Europa, na pewno jako Polska mamy dobrze, ponieważ to CW, które każde inne Giannisów ma kosztować $120, czyli 500 zł, 499. Ale to CW w Stanach kosztuje $130, a u nas dalej 500 zł. Więc bardzo fajnie, że to poszło u nas taniej. Kolejne CW powinny wychodzić w przyszłym tygodniu. Zresztą zobaczycie to w piątek już na premierach na najbliższy miesiąc, na najbliższe pół miesiąca. W moim odczuciu na pewno lepsza jakość materiałów, czysto z dotyku. Kiedy te, w szczególności to CW widziałem na Nike'u, zastanawiałem się, czy nie będzie problemu takiego jak z KD 13, że ten materiał będzie taki no nieprzepuszczający powietrze, śliski. A tu jestem zaskoczony, naprawdę bardzo fajny materiał. Co do podeszwy, że jest ona rozdzielona na dwie części, nie jest całością, jedną bryłą. No to... No nie wiem. Podobny zabieg mieliśmy w LeBronach, no 17, 16 i pierwszy raz to było w LeBronach 15, tak dla mnie, jeśli użytkowo. W LeBronach 15 i mi osobiście to bardzo się działo. Tam te poduszki były i między poduszkami przerwy. Dla mnie był to git, mi to się działo. Ale czy, jak to będzie tu funkcjonować, dopiero się przekonamy. Jak wiecie, recenzja będzie dopiero nagrana za jakiś czas, jak przetestuję 25 godzin chociaż te buty. A przy ilości hal, które obecnie mamy, może być to dość ciężkie. Buty mają też super sznurówki, które raczej nie będą się rozwiązywać. I to jest bardzo duży plus, ja zawsze biorę to pod uwagę. Achilles chroniony dość mocnie, dość mocno. Napchane jest tu tych poduszek. Nie ma tragedii, piętka powinna się ładnie zapaść. Naprawdę mięciutko, bardzo, bardzo mięciutko. Czasami miałem problem z tym w jedynkach, że tam troszkę za mało było tej ochrony tego Achillesa, a ja ze względu na to, że sam no, jestem po kontuzjach, to ta ochrona tego Achillesa była dla mnie bardzo ważna. Więc no, bardzo zwracam na to uwagę. No, jak wiemy, te buty są pierwszą z premier nowego roku, czyli wiadomo, jak to wchodzi nowy sezon, to zaczynają się premiery. Troszkę w tym roku się to pogmatwa. I uważam, że Nike zrobiło bardzo fajną rzecz. Giannisy jedynki dla mnie jedne z najciekawszych butów do koszykówki, jakie wyszły na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo ciekawa bryła, niby prosta, ale ten służb wpisany w piętę. Dla mnie przekozak. Ja je uwielbiałem. Mam 3 CW, Employee of the Month, Grease i All Bros. I wszystkie 3 bardzo lubię. Tutaj też myślę, że zostaniemy przyjaciółmi. Ale czy na pewno, no to będziemy mogli się przekonać, będziecie mogli jedynie się przekonać, jeśli obejrzycie ich recenzję za jakiś czas. Więc w takim razie przypominam jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ ponad 50% ludzi ogląda bez subowania. A na 1000
Pamiętajcie, będzie fajny konkurs z nagrodami. I pamiętajcie o lajkowaniu filmu, bo to zawsze wypozycjonuje. No i tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!